jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, słuchaczy, subskrybentów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Jest Was już 5080 subskrybentów. Dziękuję serdecznie za subskrybowanie mojego kanału i proszę oczywiście ciągle, nieustannie, byście subskrybowali mój kanał, by się rozwijał, bym czuła Waszą obecność i bym widziała sens nagrywania tych filmików. Dziękuję Wam za piękne komentarze. Niektórzy piszą tak wspaniałe słowa, że aż łza mi się zakręca. Na przykład piszecie, że nie możecie zasnąć, jeśli nie usłuchacie mojej wróżby, lub piszecie również, że mam głos anioła, lub że te wróżby dodadzą Wam zawsze otuchy i nadziei i że podtrzymują Was na duchu. To jest ważne. Takie wsparcie jest potrzebne, ponieważ te sprawy emocjonalno-miłosne, uczuciowe są bardzo trudne, by przejść przez to, nieraz przez jakieś dołki emocjonalne samemu. Więc subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, żebym poczuła Waszą obecność, bym widziała sens nakręcania tego kanału. I proszę Was również o lajki. To wszystko bardzo ważne dla aktywności tego kanału. Kochani, zapraszam oczywiście również na wróżby indywidualne, które odbywają się poprzez WhatsApp albo Messenger. Bardzo proszę, piszcie do mnie na e-maila. Mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. A ja napiszę Wam, jakie są warunki wróżby osobistej, indywidualnej, która opiera się na Waszych datach urodzenia i zdjęciach. Zapraszam. No i zobaczmy teraz, kochani Państwo, co pokażą dzisiaj karty Lenormanda, jego myśli, uczucia i zamiary. Myślcie o Waszej osobie ukochanej, za którą tęsknicie. Co on myśli? Co on myśli? Co on myśli? Co on czuje? 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 Co on zamierza? Co on zamierza? Okej, już tutaj w temacie, czy w podstawie właśnie tych kart mamy Słońce. Słońce to pozytywne myśli, które on do Was ma. Gorące uczucie być może, namiętność, dobre zamiary, pozytywne wibracje, energie. Słońce mówi również o pozytywnym rozwinięciu się spraw między Wami, o namiętności, o gorących emocjach, uczuciach, o tym, że on ma również dobre, pozytywne zamiary i że pała tutaj rzeczywiście jakimś gorącym uczuciem czy namiętnością potężną, gorącą, bardzo gorącą do Was. Słońce jest dobrą kartą i mówi o pozytywnych tutaj sprawach, o pozytywnym postępie, tak? Więc zobaczmy, przyglądnijmy się tutaj dalej. Co on myśli? On myśli... Tutaj być może coś troszkę zagrywa na dwa fronty. Przychodzi być może krótkie szczęście jakieś, tutaj obiecuje, oferuje, jednak to szczęście nie jest stałe. To tylko jest tak na zasadzie pojawiam się i znikam. Krótkie momenty szczęścia, krótkie chwile uniesienia, krótkie jakby takie chwile romantyczne.
I wtedy on znów się odwraca, znów odchodzi. To jakby on sobie troszeczkę zagrywał tutaj, zagrywał, być może nawet działał na dwa fronty, działał na, tutaj ma dwie różne jakieś opcje i zagrywa sobie pomiędzy tymi dwoma opcjami i to szczęście, które on oferuje, jest bardzo powierzchowne, krótkotrwałe, lapidarne. Nie jest to nic głębokiego, raczej powierzchownego właśnie i odwraca się znów i odchodzi, czyli tak pojawia się i znika i to jest po prostu pewnie też męczące, ponieważ nie oferuje, tutaj nie widzę, żeby oferował coś stabilnego, nie myśli o czymś stabilnym, tylko raczej o grze jakiejś takiej powierzchownej, tak? Co on czuje? No, czuję tutaj przede wszystkim jest jakaś blokada, jakaś oziębłość, jakaś niedostępność. Tutaj to, co on czuje, jego uczucia raczej są zablokowane. Czuje jakieś przeciążenie, przygniata go coś. Ten związek, ta relacja, ta znajomość z Tobą, sprawy, które się jakoś, nie wiem, być może powierzchownie tylko tutaj między Wami rozwinęły, przygniata go tutaj coś. Chciałby jednak, by rozwinęło się wszystko jeszcze dobrze między Wami i chciałby tutaj Was zaprosić do jakiejś miłej rozmowy, do jakiejś miłej, sympatycznej randki, miłego spotkania, chce może zrobić niespodziankę, chce napisać coś, być może przeprosić, być może zaprosić. Chciałby, by te blokady, przeciążenie, jakieś takie przygniecenie sytuacją, która jest między Wami obecnie, by rozwinęło się to wszystko jeszcze dobrze, by wyjaśniło się, by nastało znowu słońce, czyli pozytywność między Wami i by doszło do spotkania, do miłej jakiejś rozmowy. Czyli jego uczucia do Was są w tej chwili jeszcze ciężkie, jakieś no, obciążone tutaj, jest obciążony emocjonalnie, jest zablokowany i oziębły emocjonalnie, natomiast chciałby, by się tutaj emocjonalnie jeszcze dobrze coś rozwinęło i myśli o spotkaniu. Tutaj jakby relacja między Wami została przerwana, zablokowana, skoszona, czyli no po prostu ucięta, tak? Przecięta, ucięta, zupełnie zakończona. I on by chciał, by znowu było tutaj jakiś moment, czy jakaś chwila, żeby się pogodzić, żeby nastąpił balans, harmonia, seksualność, żeby wróciła piękna namiętność. Jesteście dla niego piękną, atrakcyjną kobietą lub piękną osobą i chciałby tutaj na pewno zgody w tej relacji, zgody, szczęścia, harmonii, balansu, seksualności, karta seksualności, karta gorącego, pięknego seksu, intymności. Nawet jeśli ona jest powierzchowna, bo te momenty tutaj widzę są krótkie, kiedy jesteście razem szczęśliwi, jest to raczej powierzchowne, być może oparte właśnie tutaj na dużej seksualności. To zostało przerwane tutaj, ale on oczywiście ma nadzieję, ma zamiary, by to się wszystko jeszcze odnowiło, by to się wszystko pozytywnie rozwinęło, ponieważ ma gorące jeszcze do Was uczucia, gorącą namiętność. Przede wszystkim tutaj ta konstelacja tych kart, jeśli chodzi o zamiary i plany, mówi o gorącej, bardzo gorącej no, takiej namiętności, seksualności, tak, pożądaniu ogromnym. I on o tym jakby myśli, chciałby tutaj się spotkać, zbliżyć, tak? Zbliżyć, chciałby, by doszło do zbliżenia, doszło, przepraszam, do jakichś pięknych momentów tutaj między Wami, nie wiem, no intymnych. Chcę Wam też zrobić o niespodziankę. Jeśli patrzę na ten rozkład kart jeszcze, tutaj widzę, że on troszeczkę sobie zagrywa. No być może tutaj w większej części chodzi o seks, także uwaga, nie dać się wykorzystać. Czy, no jeśli chodzi Wam też tylko o to, o taką powierzchowny, nie wiem, związek, relacje, przyjaźń plus, no to jest ok, ale jeśli chcecie czegoś więcej, czegoś głębszego, czegoś stabilniejszego, to tutaj nie widzę tego na razie, tylko widzę, że on ewentualnie emocjonalnie jest obciążony czymś, co by go bardziej jakby tutaj może angażowało. On raczej pozostaje na płaszczyźnie powierzchownej tutaj, tylko seksualnie by pragnął znowu się zbliżyć, ponieważ no, to przyciąganie, chemia, pożądanie jest tutaj bardzo, bardzo silne. Natomiast na pewno jest tutaj chęć spotkania, napisania, kontaktu, miłej niespodzianki, przeprosin czy wiadomości miłych. Także można się tego w krótkim czasie spodziewać. Także
Tutaj takie mamy dzisiaj jego myśli, uczucia i zamiary. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam już jutro w piątek na następne wróżby miłosne, w sobotę na lustro. I teraz chciałam jeszcze też powiedzieć, że w weekend zapraszam Państwa serdecznie na horoskopy, które będą już dla wszystkich znaków na miesiąc maj. Będę nagrywać te horoskopy jutro, być może właśnie jutro się one już na moim kanale pojawią, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.